Rynek energii ogólnie pojętej jest na starcie swoich przemian. To nie jest żaden wynik i efekt. To, co dziś jest na rynku, to jest tak naprawdę start, więc tu jest miejsce na nowe rynki, na zwiększoną konkurencję. Na pewno tak. Prognozy są różne. Tu nie można niczego w sensie makro dokładnie przewidywać, bo można tam zacząć z szerokiego obszaru dywagacji, że wszystko zależy od Chin, prawda? Na co wpływ mamy zerowy. Ja myślę, że w Polsce te ceny mogą być stabilne z jakąś lekką tendencją wzrostu. Takie trendy dziś obserwujemy i nie znajduje istotnych powodów, żeby to w krótkim, średnim terminie miało się zmieniać. Więc myślę, że stabilizacja z lekkim trendem wzrostu to jest to, co rynek czeka. No oczywiście my chcemy pozyskiwać klientów, ale przede wszystkim chcemy pozyskać zaufanie klientów i udowodnić klientowi, że ta zmiana odbywa się z korzyścią dla jego budżetu domowego i z co najmniej niepogorszoną usługą, a polepszoną w sensie obsługi, w sensie jednej faktury, obsługi przez jednego operatora. I to, co dla klientów dziś oferujemy, to około 10% obniżki rachunku, jeżeli chodzi o gaz i energię, bez pobierania dodatkowych opłat, bez żadnych drobnych druczków na dole umowy, z obsługą na jednej fakturze. Myślę, że to są duże korzyści dla klienta. Oczywiście później oferujemy korzystne poszerzenie tej oferty o mobilny głos, o mobilny internet i tak dalej, i tak dalej. Na koniec dnia klient musi z tego wszystkiego być zadowolony, co na dzisiejszym rynku klient ma gwarantowane, ma komfort szerokiego wyboru.